Hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czeka nas film odnośnie organizacji garderoby. Jest to film, który musi obejrzeć każda z was, ponieważ będzie bardzo przydatny i obiecuję wam, że odkryjecie swoją szafę na nowo. Zdrowa Pokémon! Nie. Alpaka! To jest moje odkrycie i wspaniała rzecz. Pokażę ci ją, ale spróbuj coś do tego powiedzieć. Znalazłam spodnie! W ogóle nie wiedziałam, że je mam! Aha. Zawsze pępur na górze. Zostaw. Tu ładnie. Ładnie zostaw. Ten odcinek jest sponsorowany przez Letty Shops. Letty Shops to serwis do zwrotu gotówki, w którym już dawno się zatraciłam. Że wy macie większy umiar. Co będzie trudne, ponieważ jest tam aż 3000 sklepów, z których możecie zwrócić sobie hajs. Co nie? Na konto PayPal lub konto bankowe. Jest to prawdziwa gotówka, którą możecie wydać na inne zakupy. Zalogować, zainstalować tą wtyczkę u siebie na przeglądarce bądź na telefonie, ponieważ tam też obsługuje i każde zakupy robić przy użyciu właśnie tej wtyczki z cashbackiem, gdzie ona w prawym górnym rogu powinna świecić się zawsze na zielono. Grosz do grosza i będzie kokosza, nie? Chcę wam tylko przypomnieć, że zbliża się czarny piątek, Black Friday, więc będą mega promocje plus zwrot cashbacku oraz jeżeli kupujecie na AliExpress, monitorowaniu cen, nie dacie się oszukać, a przy okazji zaoszczędzicie jeszcze więcej. Także tyle w temacie Letty Shops, bardzo dziękuję i lecimy dalej. I dzisiaj zajmiemy się obiecanym od jakiegoś czasu tematem garderoby, porządków i organizacji. Pokażę wam tutaj kilka moich sposobów. Jak to zrobić, żeby mieć się w co ubrać, bo doskonale wiemy, że kobieca garderoba wygląda właśnie w ten sposób. Kiedyś do nich schudnę, wywaliłabym, ale za drogie, więc niech leży. Niby ładne, ale w sumie to nie wiadomo, gdzie to ubrać. Część na plażę i większość jest po chałupie dobre. Wiecie, jak to wygląda. Krok pierwszy to nic innego jak przygotowanie. I przygotuj sobie tutaj czas, cierpliwość, pićku. Albo takiego, albo takiego, no to jak kto woli. Następne to 4 pudełka, warto mieć 4, jeżeli nie macie pudełek, to wystarczy jedno. Jedno musi być bankowo, ja mam tutaj 4. Kolejna rzecz to lustro i aparat, może być zwykły telefon. Dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. Pierwsze pudełko jest na rzeczy sezonowe. Nie będę ich teraz przegrzebywać, sprawdzać, w których chodzę, w których nie chodzę, no bo jak wiadomo, czeka nas zima, a przez zimę możemy schudnąć i te rzeczy, do których miałam schudnąć w tym roku, to może schudnę w przyszłym roku. Ja jestem z tych, którzy się oszukują, że przez zimę schudną. Tak. Ja w tym momencie przekładam szafę na zimową, więc wszystkie letnie rzeczy powędrują właśnie do tego pudełka. Typu sukienki, jakieś takie bluzki, w których na pewno nie będę chodziła zimą. Prawda jest taka, że jeżeli nie macie zamiaru jechać w ciepłe kraje zimą, to wszystko można wpakować do tego pudełka. I to samo się ma, gdy zmieniamy szafę z zimowej na wiosenno-letnią. Tam lądują wszystkie kurtki, grube swetry, których na pewno nie będziemy używać podczas lata czy wiosny. Drugie pudełko to pudełko na rzeczy do sprzedaży bądź do kontenerów PCK. I tam wkładamy wszystkie rzeczy, w których nie chodzimy, które po prostu są dla nas za małe, za duże, niewygodne. O, to na przykład jest sukienka, którą kocham, ubóstwiam, mam ją cały czas. Mam ją cały czas, od chyba 5 lat, ani razu skubanej nie założyłam, nie? Ale jest piękna. To ją jeszcze zostawię, niech przeleży zimę. Latem zdecyduję.
O trzecie pudełko to pudełko na rzeczy po domu. Tam wkładamy wszystkie rzeczy, które są totalnie wyświechtane, w których chodzimy po domu, które wiecie, no wstyd wyjść na miasto, ale po chałupie jeszcze się wychodzi, albo do spania. Więc to jest takie pudełko na wszystkie tego typu rzeczy, nim się też trochę później zajmiemy. Ostatnie pudełko to pudełko na rzeczy, w których chodzimy. I tam wkładamy całą resztę. Chodzi o to, żeby w tych czterech pudełkach znalazły się wszystkie rzeczy z waszej szafy. Żeby nic w tej szafie nie zostało, wszystko wylądowało w pudełkach w tych czterech kategoriach. Dobra, pierwsza czynność to oczywiście wykładamy rzeczy sezonowe na strych. Pozbądźmy się tego, już się tym po prostu nie zajmujmy. Tam to wszystko jest poukładane, czeka sobie na lato, pudełko jest opisane, czeka na strych. Przechodzimy do tego czwartego pudełka rzeczy, w których chodzimy. Tylko je bierzemy właściwie i przeglądamy. Peter! Przy każdym będziesz miała tyle emocji. No! No i się skończyło. Ty może... Ja nie wiedziałem na co ja no się... No ale szybciej wywołałem, czy powiedział tak, nie? Ten odpada. Dobrze. On dlaczego? Bo wygląda jak Pokémon. Rzecz po rzeczy, bluzkę po bluzce, wszystko zakładamy na siebie i sprawdzamy, jak w tym wyglądamy. Jeżeli robisz moim sposobem, to każda rzecz ma wylądować na twojej dupie, na twoich plecach, na twoim ciałku. Ważne to jest dlatego, że nam się wydają różne rzeczy. Wyglądam jak płetwonurek. Stąd bierze się właśnie problem, nie mam się w co ubrać. Na zasadzie, że mamy pełną szafę ubrań, ale jak już gdzieś mamy wyjść, to albo to jest wyświechtane, albo to jest za duże, albo to jest za mało, albo wyglądamy w tym źle, albo kupiłyśmy, bo na modelce było super. To przyjmiesz. Dobrze. My wyglądamy w tym jak taka baleron w gazecie. Jeżeli coś nas zastanawia, to robimy sobie zdjęcie. Uwierzcie mi, że całkowicie inaczej patrzymy na siebie bezpośrednio w lustrze, a inaczej jak zrobimy sobie zdjęcie i zobaczymy to zdjęcie, jakby z perspektywy osoby trzeciej. Fajnie jest mieć też osobę, która będzie wam doradzać. Nie. Guziki jak u mojej babci. Nie. Zrobisz sobie przykrość, weź to wyrzuć. To co zostaw. A nie, to jest to z tym! Nie. Ja... Wszyscy znają żółte swetru. Tak? Mam jeszcze niebieskie swetru i fioletowe swetru sezonowe. Jestem pojebana. Fajny, nie? Mhm. Ładnie wyglądam. Chyba. Możesz to zostawić. Po domu dobry, nie? To jest... To durnie to wygląda. No dziwne są te nacięcia, ale poza tym jest... A, tu też masz. No to już nie jest takie dziwne, bo masz czyn. Milusi, alpaka to jest. Alpaka! Alpaka! Nie byle co, możesz sobie alpaka. To zostawić. Nie. No przecież do spódniczki, do wszystkiego. To przyjmiesz. Ze mną z perkiem wychodzicie? Nigdzie. No, i się chwalił. Kupuję bez pamięci. Zdrawać Pokémon! Widzę, że trochę jakbyś był zapłakany. Wywal. Cztery swetry mi pozwolił zostawić. Patrzcie, to jest to, co... To w tym zaczęłam nagrywać film, nie? To jest to, co zostaje, a to jest to, co wylatuje. Kto ma problem? Ty! Najmodniejsza. Gdzie? I teraz ja potrzebuję od was opinii, bo mój mąż zawsze powie, że jest nie. A teraz do tego... Skórzana ramoneska! I mogę iść na miasto! Ej! To jest jeden z twoich ulubionych. No, ale dobrze, że kojarzysz! Koncept. Te, co zostają, no. Odkładajcie sobie w jedno miejsce. Takie, wiecie, bankowe. Potem będziemy robić drugi sort. Mąż, przyjaciółka, siostra, mama, córka, ktokolwiek, że wy przymierzacie, a on no okiem eksperta, chłodnym totalnie, mówi czy to jest warte zostawienia czy nie. Prawda jest, że po tym kroku z całych tych wszystkich rzeczy została mi 1/4 rzeczy. Więc pokazuję wam jak to wygląda w tym momencie. To
to plus to, co mam na sobie. Ja jestem mega dumna i jest mi od razu lżej, także polecam zrobić coś takiego. I bierzemy pudełko z rzeczami po domu. I je też dzielimy na rzeczy, które faktycznie będziemy w nich chodzić i na te, które są już tak wyświechtane, że po prostu no, nie będziemy ich ubierać. Że jeżeli coś nam już tak nie do końca wygląda, żebyśmy mogły w tym iść, załóżmy do koleżanki na kawę, na pogaduchy, to wrzucamy to w wielką stertę po domu. I generalnie wychodzi na to, że po domu mamy więcej ubrań, niż jak mamy gdzieś wyjść. No napiszcie w komentarzu, czy u was tak nie ma, bo u mnie jest tak wiecznie. Z czego połowa tych rzeczy po domu jest taka, że wstyd otworzyć listonoszowi bądź kurierowi, albo iść do paczkomatu. Niech przyświeca wam myśl w tych rzeczach po domu, że jeżeli będziecie mieć nagłą sytuację, że musicie wybiec po dziecko do przedszkola, bo wam wyleciało z głowy, przyjechał kurier, musicie jechać szybko do apteki, albo braku wam coś do ciasta i musicie lecieć do sklepu, żeby coś przynieść, żeby nie było wstydu, jak macie sobie gdzieś w tych rzeczach wyjść, że możecie ubrać buty i wyjść z domu, a nie, że musicie się całe przebierać, bo po prostu no, w takich łachach nie wyjdziecie. Ja wiem, też takie rzeczy miałam. Kij, że wygląda w niej beznadziejnie jak szafa czy drzwiowa, no nie? Dębowa. Z litego drewna, nie żadna okleina, tylko lite drewno, tak! Z którymi trudno było mi się rozstać, aczkolwiek prawda jest taka, że możemy wygodnie czuć się po domu, a jednocześnie nie wyglądać jak strach na wróble. To jest taka dość ważna sentencja tej całej organizacji. I gdy już przejrzałyśmy te wszystkie rzeczy, cała ta pozostałość, którą mamy, rozkładamy ją na ziemi. Wszystkie sukienki razem, kurtki razem, bluzeczki razem, podzielcie sobie to na takie frakcje i porozkładajcie po całym pokoju, po ziemi. Zobaczycie, ile tego dalej jest. Jest tego ogrom. Gdy rozłożycie tak wszystkie, to będzie ich w cholerę. I największą generalnie częścią są rzeczy po domu, które widzicie tu, tu i tam z tyłu, tak. A jakbym to jeszcze rozłożyła w taki sposób, jak na przykład te, to jest ich dwa razy tyle. Wyobraźcie sobie, gdybyście miały rozłożyć absolutnie wszystko. Zobaczcie, jak to wyglądało u mnie. Jest tego pierdyliard. I tutaj są rzeczy zarówno po domu, jak i wyjściowe, do kościoła i do koleżanki, że tak powiem. Także tutaj jest jeszcze piętrowy zestaw jeansów. Nawet po odrzuceniu większości jeansów dalej jest ich za dużo według mnie. Tutaj stworzymy z tego zestawy. To też nie jest najłatwiejsza część programu, natomiast fajnie było, żeby też zestawy pasowały do siebie, żebyście miały bazę dolną, że tak powiem najfajniejsze jeansy, na przykład ciemnogranatowe, czarne i białe jeansy macie, w których wasz tyłek wygląda dobrze i do tych jeansów dobieracie górę, bluzkę, sweter, kardigan, sukienkę ze swetrem, żeby wszystkie te rzeczy w waszej szafie, które zostały, były do czegoś przydatne, miały z czymś połączenie. I najlepiej, żeby miały połączenie z więcej niż jedną rzeczą. Czyli jeżeli mamy jakiś sweter, żeby on fajnie wyglądał z jeansami, żeby fajnie wyglądał ze spódnicą, żeby fajnie wyglądał z kurtką czy kamizelką, którą macie w garderobie. To jest bardzo ważne. Wszystkie rzeczy, które nie znajdą zastosowania, a są niby takie fajne, że w sumie szkoda by się było, bo dobra, fajna bluzka, nie? Ale do niczego mi nie pasuje. Ląduje do kupki na sprzedaż. Komuś się przyda lepiej. Wy po prostu albo, tak jak ja, albo nie mam nad nią pomysłu, albo po prostu no ładna jest, ale nie mam do czego założyć, bo gryzie mi się z każdą inną rzeczą, którą mam w garderobie, więc weźcie to pod uwagę, wywalamy to. Warto sobie przygotować takie karteczki. To jest taki mój sposób, gdy robię taką wyprzedaż szafy. Mam od razu metrówkę, cienkopis i przede wszystkim od razu będziecie robić zdjęcia razem z tą metką z wymiarami, co też ułatwi wam później pracę. Broken and beat, head pulled down over your eyes. Pierwsza część z głowy, czyli wszystkie rzeczy są przesegregowane, te, które bankowo idą na sprzedaż, są już, wiecie, poopisywane, wszystko jest ogarnięte. Minimalizm, to jest naprawdę ważne i nawet ja to mówię, gdzie jestem zakupocholiczką, ja po prostu lubię chodzić na zakupy, mnie to odpręża, jak idę do Ciucholandu, a znajdę sobie coś, jakąś taką perełkę, no po prostu to jestem mega szczęśliwa, ale przy tym wszystkim, gdy, wiecie, kupujemy te rzeczy, fajnie jest sprzedawać, nadawać nowe życie tym starym. Nie
kumulować tego. Zasada jest taka, że jeżeli w czymś nie chodzicie przez 3 miesiące, mówię sezonowe, to prawdopodobnie tego nie założycie. Jeżeli coś jest dla Was za małe, to prawdopodobnie tego nie założycie. Ja już też przestałam się oszukiwać, wiecie? Jeżeli schudniesz, to super. Będziesz miała możliwość, czy miał możliwość, żeby zrobić zakupy na nowo. Mam jedną spódnicę, która się w ogóle nie naciąga i na niej po prostu mierzę swoją objętość. Jeżeli wchodzę i zapinam spódnicę z tyłu, to jest gites, jak nie zapinam, to trzeba przejść na drastyczną dietę. To jest spódnica, która się w ogóle nie naciąga, skubana, w ogóle. I jeżeli w nią wchodzę, to nie mam się czym przejmować, a jeżeli nie, to trzeba przejść na drastyczną dietę. Okej, okay. Jak się wciskam, to jest okej, okay. Jak się nie wciskam, to jest nie okej. Okay. Dlaczego ona jest taka brudna? No właśnie nie wiem, z jeansami leżała, słońce przyświeciło i chwyciła kolor. Ale ona, jak nie, nigdy nie byłam, bo jest okropnie niewygodna, mnie się chodzi w ten sposób, no nie? Ale służy mi tylko do sprawdzania rozmiaru. Teraz mamy długie jesienne wieczory, więc idealny jest to czas, żeby zrobić sobie taki porządek w tej garderobie. Jeżeli zrobisz taką czystkę, to będzie mi mega miło, jeżeli oznaczysz mnie na Instagramie. Przy tym rozpiździelu największym. Na ten moment ja się z Wami żegnam, zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia i pa! Najlepsza to jest ta kubka. Wszystko tutaj jest na siłownię. I jakieś bluzeczki, i leginsy, i takie na jogę bluzeczki, i coś tam. I szczerze mówiąc, wiecie, kiedy ostatni raz byłam na siłowni, bo to takie ubrania, że wiecie, zaczynałam siłownię, no tak wstyd iść nieubraną dobrze, no to się zaopatrzyłam w takowe ubrania. Ostatni raz na siłowni byłam 4 lata temu, a jak ćwiczę w domu, to i tak używam tamtych koszulek.